zamówiłem hotel na przez internet i ziomeczek, wyobraźcie sobie, że nie przyjął tej rezerwacji. Powiedział, że to jest błąd. Zobaczcie, to jest drzewo mangowe, ale wypuszcza, zobaczcie, jakie piękne, błyszczące, mięsiste liście. Cudo. Zobaczcie, ile owoców. Wszędzie owoce, przecież one jeszcze nabiorą, nie? Ciągną wodę. Tutaj jest pobliska rzeka, więc woda gruntowa idzie. Słodka woda gruntowa. Powiem wam, że normalnie, zobaczcie, wszędzie, gdzie nie spojrzycie, są mangowce. Za dokładnie miesiąc te mangowce będą miały tyle owoców, że wszyscy będą tutaj pierdzieć mango. Tutaj jeszcze reklama, że wprowadzili do Gwineły Bissau 3G. Oczywiście już te 3G ewoluowało w LTE, więc nie jest tak źle, jednak z zasięgiem bardzo różnie, moi drodzy, bardzo różnie. I trzeba zaznaczyć, że internet jest znacząco tańszy niż na przykład w Gambii, czy też w Senegalu, więc to na plus. I idę z buta, bo nie ma nic, co mogłoby mnie zabrać. Ale jak tak sobie idę i tak sobie rozkminiam, że Gwinea Bissau jest 8 razy mniejsza niż Polska. Ostatnio na odcinku powiedziałem, że jest tutaj 1,6 miliona. To trochę się pomyliłem, bo ogólnie demografia, populacja krajów afrykańskich rośnie i nie ma żadnego kraju w Afryce, w którym populacja by spadała. Nie ma, moi drodzy. W każdym z roku na rok jest coraz większa populacja, coraz lepiej się żyje, to się człowiek rozmnaża, bo gdyby się źle żyło, to naturalne by było, żeby się nie rozmnażał, tak? Tutaj jest około 2 milionów ludzi. 2 miliony. 8 razy mniejszy kraj niż Polska. No więc powiem wam, że lekko nie jest. Też trzeba zaznaczyć, że jest bardzo duży poziom braku edukacji, czyli analfabetyzm. Dzięki, Paweł, za pierdzenie. Analfabetyzm duży, bardzo duży. I też jeszcze trzeba zaznaczyć jedno. Hello guys, hello. Bardzo życzliwi. Ale też trzeba zaznaczyć jeszcze bardzo ważny aspekt. A, bo wy jesteście pod słońcem, to czekajcie, dam was tutaj. Że tutaj z 80, nawet 3% mieszkańców żyje dziennie poniżej 12 zł. 12, tak bym to określił. A biorąc pod uwagę, że rodziny są duże, to, cześć, siema, to, jeżeli rodziny są duże, o, mogłem tego złapać, dzika, to 12 zł to jest naprawdę bardzo mało. To, że byliśmy u tego, u księdza, to wiecie, to już wyższa półka. Wyedukowany był w Niemczech, w Paryżu, w Europie, mówi po angielsku, żona pracuje w szkole, on jest księdzem. Wiecie, to jest wyższa liga w Gwinei Bissau. Czekajcie. Checkpoint, co? Im bliżej równika, tym więcej, moi drodzy, termitier. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? Ważny aspekt. A mianowicie... O, może bym złapał karetkę na stopo? Idealnie. Kierowniku, karetku, to my jeszcze nie jechali. Pojedziemy. Koleżka na karetce sobie dorabia chyba. Po prostu zabiera po drodze. Sypnę mu trochę grosza. A zobaczcie na nalepkę. Pistoletów nie można brać. Dziewczyny też jadą. Lecimy. Widzicie, tutaj ambulansy na pusto nie jeżdżą. Ambulans w gotowości, ale jak ma wolne, to zabierze. A nie, to co w Europie. My się nie zatrzymamy, bo procedury, tiruriru, bez przesady, nie świrujcie. Bierzcie przykład. Prawo tutaj drogowe mówi, że można jechać tylko i wyłącznie 60 na godzinę. Czyli jakby się jechał 70, to mogłyby cię trafnąć. Ale że nie ma tych do pomiaru tych pistoletów,
No ty nie tak. No dobra, ale jak jest z procentami? Możesz tutaj mieć tam 0, chyba 15%. Promili. Jak cię drapną, to płacisz. Ale ciężko, żeby cię drapnęli, bo nie mają tych alkomatów. No więc śmiesznie. Ale no, też trzeba zaznaczyć, że czytałem właśnie statystykę. Najwięcej właśnie wypadków jest drogowych z udziałem właśnie pijanych ludzi. I jeszcze statystycznie. Paweł, co ten Paweł krzyczy tam? Statystycznie każdy tutaj Bisał, nie wiem jak nazwać obywatela innej Bisał, Bisałczyk, wypija rocznie około 4 litrów czystego alkoholu. Więc widzicie, że jak jest, im niższy poziom edukacji, tym większy poziom degradacji. No, jak kierownik powie, no to fasola urośnie. Mega problemu. Co chwilę są zepsute auta na drodze. Co się dziwicie? 35 stopni, opony nie wytrzymują, hamulce nie wytrzymują, tarcze padają, wszystko i stoją ludzie i naprawiają w czasie podróży. Ale tutaj gorąco, normalnie jak papryka szczeciński się czuje. O kurde. Kolejne autko padło. Ty i Czarek na ulicy był. Czarka potrącili. Cholera niech. Światło czerwone. Jeden terminowana jest tak mało w Gwinei Bissau u Czarków, że prawdopodobnie to jest jakieś 20% populacji Czarków tutaj. No tak w życiu bywa, moi kochani. Raz na wozie, raz pod wozem. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Na takiej drodze to nie poszalejesz. 6 dni to maksimum. Kurde, bo wylecisz z fotela. Albo sprężyna ci mózg przebije z fotela. No nie, stan dróg bardzo słaby. Ale myślę, że to kwestia czasu. W przeciągu najbliższych 10 lat Chińczycy i tutaj zawitają z tak zwaną misją pomocową infrastruktury. Zobaczcie, jaki ciekawy produkt. I pomyślcie o tym, że robią nas bambuko. W sensie napędzają kopyt. Zobaczcie, to jest proszek i jest napisane do wszechstronnego użytku, multi-use. I można tak, można myć podłogi, czyścić, można prać ubrania, można myć naczynia. Zobaczcie, a u nas tak, do mycia. Płyn do mycia naczyń, do prania. Proszek do prania i do sprzątania, proszę do sprzątania. Rozumiecie, co mam na myśli? A jak pokazuje przykład, wszystko może być w jednym. Tak zostawiam do przemyślenia, moi drodzy. Z Senegalu. Tutaj niestety ekonomia słabo stoi. Produkcji jako takiej nie ma. Ogólnie w ogóle nie ma. Więc wszystko trzeba sprowadzić. Wieziemy pacjenta. Tak. Tutaj macie pacjenta w worku, węgiel drzewny do palenia, do gotowania. Szefu kupił 3000 ichniejszych, czyli w przeliczeniu na nasze 21 zł. Proszę bardzo, jak on dobrze jedzie na takim wygodnym łóżku, a nie to co kierownik siedzieć musi. On sobie leży. No. Ale kawałek z nimi podjadę, taki powiedziałbym solidny, z jakieś 70 km. Przejeżdżamy teraz przez rzekę Rio Cajarue. Tak się chyba czyta dobrze. Rzeka życia bym powiedział, bo gdyby nie ta rzeka, to nie mieliby co jeść, moi drodzy.
Ależ ogromna. Ależ szeroka, jaka piękna. Cud natury. Kajakiem popływać po takiej, albo zrobić taką wyprawę kajakową. O kurczę, to już by było naprawdę, powiem wam, na grubo. Szefu kieruje ostro. Karetki nie oszczędza. Czy ja wspominałem wcześniej, że tu można 60 jechać? Mój kolega ładuje tutaj prawie nawet 100 czasami, momentami, ale idzie. Państwo, jakie auto jest najlepsze? Pracownicze. Jakie paliwo jest najlepsze? Pracownicze. Nie widać, moi drodzy. Są takie dziury, taka słaba droga, że normalnie szok. Orzechy nerkowca. Próbują sprzedać. Tu przy drodze. Małymi szkółeczkami już dojeżdżamy do Bisału, do stolicy kraju. Ale powiem wam, że droga jest tak rozwalona, że przejechanie 100 kilometrów tutaj w Gwinei Bissau jest naprawdę mocnym tematem. I się okazało, że oni jadą aż do stolicy. Na moje szczęście. Szok. Na wjeździe do miasta cała masa policji i cała masa wojska z takimi wielkimi karabinami. Czajcie? I jacie grubo. O kurde, jak tu gęsto. To jest 500 000 miasto, moi drodzy. 500 000. Ale rozwalone. Szok. I policja tutaj. Główne rondo na wjeździe. No, ciekawie, kierowniku. Będzie się działo. Stolica. Ale gęsto, powiem wam. Gęsto od ludzi i gęsto od policji. Kurczę. Dawno nie byłem w takich miejscach. Tak niby cywilizowanie, a nie za bardzo. Zwróćcie uwagę, jak napakowane. Tutaj nie ma, że nie ma miejsca. Jak jedzie, to się dopakuje na fulla. Gdzieś czytałem statystykę, że na 1000 mieszkańców przypada około 35 aut. Ale aż mi się nie chce wierzyć, że 35 aut. Myślę, że troszkę mniej. Hello, bro. No i oczywiście też zauważcie, jakie kolory mają taksówki. To jest normalny dzień, to nie jest jakiś tam protest czy coś ten deseń. Ale ludzi, ja pierdzielę. Witam serdecznie ze stolicy, hello guys. Witam serdecznie ze stolicy, z Bissau. Tutaj w bardziej, powiedziałbym, centralnej miejscu być nie można. To jest pomnik walki o niepodległość. Gwinea Bissau zdobyła niepodległość w 1974 roku. I tutaj mamy monument. Przydałoby się coś pewnie powiedzieć o Bissau samym, o samym mieście. To ja wam powiem trochę tyle, co wiem. Miasto zostało założone w 1687 roku przez Portugalczyków. Jako ufortyfikowany fort, będący w tamtych czasach ośrodkiem handlu niewolnikami. Tak, dokładnie. Tutaj się przewalali niewolnicy, przewalali. No tak to trzeba określić, ponieważ, moi drodzy, niewolnicy byli towarem.
Tutaj mamy akt wandalizmu, Nigeria, Egipt. Nie popieram, nie popieram. W 1942 Bissau, czyli miasto, w którym jesteśmy, stało się stolicą regionu. I w momencie, kiedy Gwinea Bissau zdobywa niepodległość, czyli w 1974 roku, Bissau naturalnie staje się stolicą kraju, niepodległego kraju, z prezydentem, rzecz jasna. No i zaczyna swój nowy etap tutaj. Zobaczcie na hotel. Hotel Imperio. Idę do czterogwiazdkowego hotelu. Dlaczego do czterogwiazdkowego? Czekaj, kierowniku, bo zaraz przejedziecie coś. Dlaczego do czterogwiazdkowego? Ponieważ jest tutaj najtańszy. Jest jakaś dziwna promocja w ogóle na stronie. Z 400 zł jest na 40 tam parę złotych. Więc idę, jest klimatyzacja, więc będzie trzeba troszkę odpocząć. Hello! Trzeba będzie troszkę odpocząć i się zadomowić, nie? Zamówiłem hotel najpierw przez internet i ziomeczek, wyobraźcie sobie, że nie przyjął tej rezerwacji. Powiedział, że to jest błąd i totalnie mówi, że nie, to nie jest błąd, a na Bookingu i na Agodzie autentycznie tak samo jest napisane, więc kurczę, niestety nie pocieszyłem się klimą, ale następny jest... Ojejku, ale na szczęście mam tutaj ziomeczka też, u którego mogę kimnąć, więc zaraz do niego dzwonię i się z nim ustawię. Będzie git. No widzicie? No niestety, to co w Afryce, na przykład w Polsce, cena, którą dają w internecie, musiałaby obowiązywać. Tutaj gość powiedział, że nie. Po prostu tak ściągają pewnie turystów. A jak turysta przyjeżdża na ostatnią chwilę gdzieś w nocy, no to wiecie, no to nie będzie szukał, jeździł po nocy tutaj po Bissau, po dżungli miejskiej, miejscówki do spania, tylko się zgodzi. No więc, no słabo. Plan był inny. A ktoś by powiedział, no ale kierowniku, no to może dopłać i pójść do tego hotelu. Słuchajcie, ten hotel kosztuje 400 zł. Powiem wam, że 3 noce w takim hotelu i po prostu budżet obcięty grubo. Nie, bez sensu trochę. Na szczęście mam odcinek zaplanowany na dzisiaj, więc, znaczy zaplanowany na publikację, więc nie mam takiej presji po prostu, wiecie o co chodzi. Trochę jestem oburzony. Oczywiście napiszę tam na tej aplikacji, że ten hotel, tak wiecie, wyciućkał, bo trochę się wkurzyłem. I tyle. I będzie git. Elo. Teraz czas na modlitwę u naszych braci muzułmanów. A ja skoczyłem do lokalnego sklepu, chciałem się czegoś napić orzeźwiającego. A że jesteśmy w kraju, w którym islam dominuje, no to, a ja z alkoholem na bakier, to kupiłem sobie taką Vita Malt, czyli coś pochodnego jak piwo, ale zatrzymane w procesie w odpowiednim momencie, żeby ten alkohol się jeszcze nie wyrabiał. No i to jest taki mały bączek. Malta bezalkoholowa, alkohol free. O kurczę. Takie trochę piwo słodzone cukrem. Ciekawy smak. Chyba nigdy czegoś takiego nie piłem jeszcze. Taki trochę nawet kwas chlebowy. Idealny, idealny. Na podniesienie morali. Zobaczcie, jaki fury Bema. Kto ma Bemę, ten ma hajs. Bo jak coś się zepsuje w Bemie, to trzeba mieć hajs, żeby to naprawić. Pajero, Toyota, to też nie jest tania. No i Mercedes beczka, niezastąpiony. Jest pierwszy pulpet na dzielni. Co tam, dziku? Słuchajcie, jak pulpet wystraszył Czarka, to Czarek się tak posrał, że normalnie odskoczył na 3 metry. Młody, niepozorny pulpecik. Poleciał sobie. Tak idąc sobie tutaj, patrząc na te budynki, no to ma to miasto styl kolonialny i ma to miasto, jak to się mówi, smak portugalski. Proszę ja was, moi drodzy. Jest tutaj trochę Portugalczyków. Mija się w takich, wiecie, fancy restauracjach. Widać ich. Z tego wszystkiego nie powiedziałam wam o tym ambulansie, bo ten gość do mnie powiedział, wiecie, on do mnie powiedział jakąś taką wywaloną w kosmos sumę. Ja się tak tylko zaśmiałem, no bo ja już wcześniej mu chciałem zapłacić, ale się zaśmiałem trochę. No bo kurczę, bo tak chciał mnie trochę, wiecie, obedrzeć ze skóry, obedrzeć z hajsu. Nie lubię takich momentów, bo... Znaczy, nie lubię takich momentów. Nie lubię, jak ktoś robi coś takiego, jak ten pan zrobił. No ale jak wcześniej założyłem, że mu zapłacę, to więc mu zapłaciłem rzetelnie, znając cenę wcześniej, i zwrócił mu się worek tego węgla
drzewnego, który kupił po drodze na odcinku. No ale próbuję walczyć ze sobą z tym naciągactwem tutaj w Afryce, ale nie tylko, też w różnych innych częściach świata. Ciężko mi to przechodzi, wiesz, przechodzi mi to ciężko przez gardło, ta ślina takiej niepokory, bo to nie jest pokora, takiego zrozumienia ich i dania im takiej swobody trochę w tym kłamaniu, no. Ciężki ze mnie, powiedziałbym, ciężki ze mnie przypadek. Najliczcie, ile to jest taksówek. W Gwinei Bissau najlepszy biznes to jest taksówkowy. Ale zobaczcie, jaki tutaj jest standard fur, nie? Jakieś Land Rovery, nie Land Rovery. Ty, ale się zastanawiam, czemu oni tymi beczkami tak jeżdżą? Jak taksówka, to beczka. Tak jakby ktoś po prostu im zamienił te wszystkie auta na te beczki. Siema, byku, ty. Dobry jest, ty, muszę iść toka-toka złapać. Toka-toka to jest ten taki żółto-niebieski. Żółto-niebieski ten, siemanderko. Idziemy. Świry trzeba przebiec szybko. Zobaczcie, jakie miski. Hello. Salam aleikum. Zobaczcie, jakie miski. Wow, jakie to jest lekkie. To jest stykwy. Sykie. Sykie. Wow, ale lekkie. Kurczę, to nie wiem, czy to waży 8 gram czy 10. O kurczę. Tykwa. Z buszu, moi drodzy. Niesamowite. To są miski. Ale Micha, fajne, patrzcie na to, yep. I elo. Nie no, świruje, to jest miska, nie? Tu koleżka się śmieje. Jaka lekka. Powiem wam, że tania, lekka, jak się zepsuje, no to nie żal, że się zepsuła. Very nice. Czasami jak na samochodach tutaj jest napisane na przykład coś w stylu puta, albo pyta madre, to jest, pamiętajcie, bardzo brzydkie słowo. Nie wolno tego mówić, a tutaj musimy złapać meteorologia i na para Medina pojechać z nimi, ale no zaraz musimy pokombinować. Zasada z tymi toka-toka jest prosta, moi drodzy. Trzeba stanąć na taką ulicę, w którym kierunku masz jechać. O, sorry, w kierunku, w którym masz jechać. Jak chcesz jechać prosto, to musisz tam czekać i łapać toka-toka. A jak chcesz jechać tędy... Oj, przepraszam. To ten, to musisz tutaj... Tutaj musisz złapać toka-toka i zawsze naprzód idziesz, bo ten z przodu szybciej zawsze pojedzie. أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم لازم نبني أفريقيا اليوم Czepia się włosy, bo one tak nie rosną tak długie. Zobaczcie, takie sprężynki jak u tego ziomka. U kobiet też są sprężynki. Kupuje się taki jakby sztuczny włos, ciemny. No i z niego się robi warkocze. Gdyby się zrobiło co innego z tego włosa, no to nie wyglądałoby to fajnie, ale jak się zrobi warkocz, doczepi do tego naturalnego, to kompletnie nie widać. Ale piękne łoże. Ładna. Kunszt. Stolarski bym powiedział. Moi drodzy, z tego miejsca bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Będziemy kończyć, bo jestem super zmęczony. Muszę pojechać się przywitać ze swoim nowym koleżką Alanem. Jeśli wyrazi zgodę, to będziemy też nagrywać razem. To jest ciekawy człowiek, to jest chemik, który ma 50 lat, mówi świetnie po angielsku i pewnie może dużo wam opowiedzieć o tym miejscu, o tym mieście, więc raz jeszcze bardzo dziękuję. Tym, którzy nie subskrybują kanału, to polecam zasubskrybować, żeby być na bieżąco. Oczywiście dzwoneczek koniecznie włączyć i też zachęcam do wsparcia na Patronite, bo dzięki wam jestem w stanie później zapłacić za taki autobusik lokalny jak tutaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Czołem.